Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem. Pokażę Wam bardziej ubrania, które po prostu kupiłam na przestrzeni ostatnich dni, tygodni i tak wiecie ogólnie na jesień. Wiem, że mamy końcówkę sierpnia, ale ja totalnie uwielbiam przygotowywać swoją garderobę pod nową porę roku. I kupowanie ubrań, tak wiecie, nie wiem, na lato, na jesień, na zimę i tak dalej i ogarnianie tego wszystkiego mnie to tak ekscytuje, że ja już mam dużo rzeczy na jesień i wiem, że jeszcze jesień nie ma, chociaż ja uważam, że wrzesień to już jest praktycznie jesień. Także dzisiaj pokażę Wam, co na tą jesień sobie przygotowałam. Będą to tak naprawdę różne ubrania, będą też jakieś dodatki i z sieciówek i mam też chyba nawet dwie rzeczy z lumpeksu, także zobaczymy, ale może się jakoś zainspirujecie czy coś. Wiadomo, że to jeszcze nie jest koniec, ostatnio zamówiłam jeszcze jakąś bluzę, ale to Wam po prostu jak coś to będę już pokazywała na vlogach. Życzę Wam miłego oglądania i zaczynamy. Zacznijmy sobie od koszulek na krótki rękaw, obie są z Bershki. Pierwsza to jest taka szara, ma taki prążkowany materiał. Nie do końca pamiętam, ale one kosztowały chyba około 40 zł, 30, coś takiego. Więc pierwsza to jest właśnie taka szara i one są bardzo fajne, bo na jesień ja średnio lubię nosić takie koszulki, które są bardzo krótkie, bo po prostu jest mi w takim zimno. A one faktycznie są takie odrobinę dłuższe. Mam ją w rozmiarze S i bardzo ładnie przylega. A druga to jest dosłownie taka sama, tylko że w kolorze różowym. Zastanawiałam się, jaki kolor wziąć i wiecie, myślałam, żeby wziąć za szary i beżowy. No bo beżowy to taki jesienny i tak dalej. Moja mama mówi, że dobra, to weź po prostu trzy. Ja mówię, że no gdzie, nie będę brała trzech tych samych. Nie? Chociaż w sumie mogłabym mi wziąć beżową, ale wzięłam różową. Ja wiem, że to jest jesień, ale mimo wszystko różowy to mój kolor. Musi być jakiś akcent różowego, także chociaż taki topik sobie kupiłam i on ma w ogóle taki przyjemniejszy materiał niż ten szary, jest taki o wiele większy. I taką wygląda, proszę bardzo, też ma właśnie prążkowany materiał, wszystko pięknie, ładnie. I mega mi się podoba ten kolor, zwykłe basici do szkoły. Na krótki rękaw mam jeszcze taką szarą koszulkę, o którą było mnóstwo pytań i mimo, że starałam się odpowiedzieć na większość, to no nie dałam rady. Było tyle pytań o ten top, ale jest to właśnie taka koszulka, taki top, tylko że też właśnie dłuższy z H&M-u. Mam rozmiar S i ta koszulka naprawdę nie była droga, kosztowała 20 ileś złotych, a naprawdę bardzo ładnie leży i mam mega miękki materiał. Więc taki też kolejny basic, proszę bardzo, do szkoły. Znowu polubiłam kolor szary, a taki ciemny szary mi się jakoś podoba, więc taka koszuleczka i serio polecam mega, bo widziałam w H&M, że jest dużo koszulek w tym stylu i naprawdę są bardzo fajne, bo nie prześwitują ani nic, a materiał jest mega spoko. I teraz przejdziemy sobie do koszulek na długi rękaw. Pierwsza koszulka to jest taka szara, tylko że właśnie taka jaśniejsza. Jeszcze jej w ogóle nie zakładałam, ale ma normalną długość i tak dalej, nie jest żadna krótsza czy coś. Zwykła po prostu szara taka koszulka i też mam ją w rozmiarze S. I właśnie ona jest z tej serii H&M Basic i zerknijcie sobie tam, bo po prostu jest ich mnóstwo. Jest to mega praktyczne, uważam, bo nie musicie się zastanawiać, co macie założyć do szkoły, tylko po prostu bierzecie sobie taką koszulkę, nie wiem, jakieś jeansy. Będzie mi łatwiej układać jakieś stylizacje do szkoły. Kolejna koszulka również na długi rękaw, też z H&M-u. Tak ona wygląda, jeszcze mam ją z metką, więc mogę Wam powiedzieć, że kosztowała 30 zł. I ta szara chyba też, tak mi się wydaje. I tak ona wygląda, ma taki dekolt jakby prostokątny, nie wiem jak one się nazywają, ale ona ma taki milusi materiał, naprawdę. Podejrzewam, że to nie jest materiał dobrej jakości, ale jest taki miękki, serio. Ta koszulka daje mi vibe tej estetyki, coś na Pinterestie, tej Vanilla Girl, czy coś takiego, no nie wiem, ale wiecie o co chodzi chyba. I ona będzie tak fajnie wyglądała też właśnie do jeansów, jakieś złote dodatki czy coś i macie super piękny outfit, który będzie wyglądał bardzo ładnie, taki classy, także taki topik. I on tutaj ma jeszcze taką, nie wiem jak to nazwać, ale podszewkę czy coś właśnie na dekolcie, więc też mega spoko. Nie chcę tutaj promować tego sklepu bardzo, ale wiecie, chodzi mi o ten chiński szajs, ale zamawiałam piórnik do szkoły, który by the way przetragiczny i przy okazji wzięłam parę rzeczy, więc pierwsza rzecz to taka opaska, wiadomo, że chodzi mi o Shein, ale tam rzeczy są tańsze i no w sieciówkach zapłaciłam za taką samą opaskę, mam bardzo podobną, tylko że plastikową z H&M-u, jakoś dwie dychy, a na Shein kupiłam ją za trzy. Może za cztery. I ona jest bardzo fajna, bo ona nie jest taka typowo plastikowa, przez co się nie będzie wbijała aż tak w głowę, tylko ma taki materiał na zewnątrz, więc tak.
trochę będzie vibe Blair. Ładnie sobie to ogarniam, widzicie, pokręcić sobie trochę włosy, wziąć takie pasemka z przodu i na to ta opaska. I ja tak chodziłam i to jest mega fajne, mi się to bardzo podoba, ale ta opaska będzie lepsza niż te wszystkie jakieś plastikowe, co mam, dlatego że one się strasznie bijają w głowę. Jak już jesteśmy przy estetyce Blair z plotkary, to mam jeszcze kokardę do włosów, bo to też mi jakby nie... daje mi to po prostu jej vibe. Ale ogólnie widziałam ich mnóstwo w interesie, czy to na TikToku, i stały się one bardzo popularne. Tak jak mam taką wstążeczkę, co wam już wiele razy pokazywałam, żeby sobie tak wiązać włosy z tyłu, to tym razem kupiłam sobie taką kokardę, która jest na takiej jakby spince. I już wam pokazuję, to się jakoś tak... ja totalnie zapominam, co się robi, ale to się jakoś tak ten i cyk. I się to zapina i wszystko się ładnie trzyma. Na jesień to będzie pięknie wyglądało, trench, jakaś taka spódniczka, sweterek i taka kokarda na włosach. To będzie cudownie wyglądało i już się nie mogę doczekać, aż będę mogła robić takie outfity. Mam nadzieję, że będę miała motywację i będę miała chęci, bo wiadomo, jak ktoś wstaje rano, 6 czy coś, i jedyna, na co mam ochotę, to na dresy. Ale spokojnie, dresy też kupiłam i jeszcze kupię. I jeszcze takie skarpetki idealne na jesień. Są one akurat z Pepco, także lećcie, bo kosztowały tylko dyszkę. A zobaczcie, jakie mają piękne kolory i są z takimi falbankami właśnie. Myślę, czy nie kupić sobie jakichś takich butów, nie mokasynów, tylko są te takie drugie, co się tak wiąże, tak, takie czarne, nie wiem. Kurde, zapomniałam, jak one się nazywają totalnie, ale jak kupię, to zobaczycie. I one w mega słodko wyglądały. Proszę bardzo, takie beżowe, białe i brązowe. I one kosztowały tylko dychę. A są idealne na jesień, więc bardzo się cieszę z tego zakupu. I nie wiem, tak jako się wypatrzyłam, więc skarpetki na jesień też odhaczone. Jak byliśmy też przy temacie dresów, to już lecę i pokazuję wam, jakie kupiłam. Muszę kupić jeszcze jakieś beżowe może, czy coś, jakąś bluzę i tak dalej, taki ładny komplecik, ale to się ogarnie. Na razie mam takie różowe dresy z H&M-u. Ja mam chyba w ogóle takie same, tylko że zielone, takie miętowe. I tym razem mam różowe, mają totalnie idealny kolor, cudowny krój, już je nosiłam. I są naprawdę świetne. I pamiętam, bo kosztowały chyba 60 zł. Nie jest to dużo, a dresy są naprawdę dobrej jakości i dresy z H&M się ani nie kosmacą, ani jak to się moje kulkują czy coś. No nic się z nimi nie dzieje. Naprawdę mogę wam je polecić, bo dobrze mi się sprawdzają i mam je w rozmiarze XS chyba, czy XXS? Nie, XS. Proszę bardzo, tutaj mają jeszcze ściągacze na dole. I tak one właśnie wyglądają, no kolorek. Cudo. Teraz pokażę wam moje zdobycze z lumpów, bo uważam, że warto się wybrać na lumpy. Zanim zapłacicie za jakąś kurtkę 200-300 zł, to idźcie najpierw na lumpy i zobaczcie, czy może akurat uda wam się ją znaleźć. Bo mi się udało na przykład znaleźć vintage skórzaną kurtkę. Ja mam taką już kurtkę, jak one się nazywają? O, skórzane, no. Ja już mam taką, ale z H&M-u. I pamiętam, że płaciłam za nią jakoś 200 zł i ona jest trochę inna. To jest taka bardziej ramoneska, idealna, cudowna do jakiejś spódniczki czy coś, będzie wyglądała prześwietnie według mnie. I tak ona wygląda, zapłaciłam za nią jakoś 2 dyszki może, poza kurtkę, taką o, 2 dychy tylko, więc ja uważam, że i tak zrobiłam biznes, tutaj ma jeszcze takie o coś i naprawdę jestem mega zadowolona z tego zakupu. Siedzę akurat w spodenkach, także tak trochę głupio, nie przemyślałam tego, ale dobra. Tak wygląda ta kurtka, muszę się schylić, żeby to jakoś sensownie wyglądało. Proszę bardzo, bardzo ładna, super slay. Jest mi tak gorąco, jak ją teraz założyłam. Ja miałam ją w głowie od dłuższego czasu i chodziłam na lumpy zawsze z myślą, że chcę taką kurtkę i w końcu znalazłam idealną. Nie brałam pierwszej lepszej, tylko serio czekałam na idealną i mam. I kolejna rzecz, nie uwierzycie. Jak ja wam to powiem, to nie uwierzycie. Ja wam to chyba już kiedyś pokazywałam gdzieś, bo jestem bardzo dumna z tego zakupu i on czeka na jesień, bo jest to trench. Taki, proszę bardzo, no taki klasyczny trench, który, uwaga, kosztował mnie 10 zł. Ja nie żartuję. W ogóle ten płaszczyk jest w idealnym stanie. On ma idealny krój, wszystko, piękny kolor. Tutaj paseczek jeszcze. No takie guziczki brązowe, bardzo ładne. Nic z nim nie jest, dosłownie jest w idealnym stanie. I mam go w rozmiarze M, także w ogóle też fajnie, bo będzie trochę luźniejszy. To jakaś bluza, sweterek na luzie mi się pod to zmieści. I uwaga, naprawdę kosztował on mnie 10 zł, więc idźcie na lumpy i poszukajcie, bo w sieciówce ze coś takiego mogłabym dać 200 zł minimum. Taką właśnie się prezentuje, proszę bardzo. Ma takie guziczki brązowe, cyk, tak wygląda właśnie z tyłu, ma taki paseczek. A więc z tego trenchu jestem naprawdę bardzo dumna. I wiadomo, że nie kupicie takiego czegoś jeden do jeden jak ja mam, no bo to są jednak lumpy. I w sumie trochę o to w tym chodzi, ale na pewno znajdziecie coś w podobnym stylu i chciałam wam to tutaj pokazać, żeby po prostu was zachęcić jakoś do tego, żeby się przejść. To są moje buty na jesień. Uważam, że to są idealne sneakersy na jesień. Tak się chyba mówi, bo
Moja mama na wszystkie buty tego typu gada Adidas. Ale wiecie, o co chodzi. No, to są sneakers chyba, tak? Nie? No właśnie. Więc proszę bardzo, to są buty z Nike'a. One się nazywają... To jest jakiś Nike Gamma coś tam. Kupiłam je na Zalando. Tutaj Wam wkleję pełną nazwę. Te butki dostaniecie też na pewno na Sizerze, bo że tutaj jakiś włos. Nieważne. Ale są one po prostu droższe. O nie, to nie jest włos. A nie, jednak tak. Jezus Maria, ile ich tu? Nie wiem, nieważne. Dobra. Dostaniecie je na pewno właśnie też na Sizerze. Są to takie beżowe Nike. Ja jestem w nich totalnie zakochana. Idealne na jesień, podeszwy, trochę brudne. W ogóle jednak się posłuchałam tej pani i je zaimpregnowałam. Tam Wam mówiłam kiedyś. I serio, jak one się brudzą i ja przytrę palcem, to to od razu schodzi. Także fajnie bardzo i tak one wyglądają. Mają takie właśnie beżowe znaczki i też takie beżowe akcenty tutaj jeszcze. Wyobraźcie sobie na przykład z tym trenchem beżowym. Czego chcieć więcej? One są cudowne. Niestety to nie jest haul try on i nie będę Wam tych ubrań pokazywała na sobie, ale wiadomo, że możecie sobie obczaić po prostu na stronie. Wam tutaj podam te numery referencyjne i obczajcie sobie na stronie, tam na modelce i tak dalej i będzie wszystko git. Także tak, pierwsze jeansy to są takie czarne White Ultra High Waist i są one z H&M-u. Mam je jeszcze właśnie z metką, więc mogę Wam powiedzieć, jaki one mają kod czy numer, tylko ja nie wiem, które to są cyferki, więc ja bym musiała to obczaić i obiecuję, że wszystkie kody, linki do tego, do czego udało mi się znaleźć, wiecie, do butów Wam zostawię, do tego sweterka, który Wam zaraz pokażę i do jeansów, wszystko będziecie mieli w opisie, także nie piszcie, bo wszystko będzie w opisie. Ogarnę się, wszystko poszukam i będzie w opisie. Także są to takie jeansy, które właśnie bardzo ładnie leżą w talii, dosłownie praktycznie idealnie, więc bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu udało mi się znaleźć takie spodnie i leżą bardzo ładnie w talii i tutaj wiadomo, mają takie troszeczkę szersze nogawki. Potrzebowałam właśnie jakichś takich zwykłych czarnych jeansów na jesień. Kosztowały one 128 i ja mam rozmiar 34, ale tak jak mówię, jeśli chcecie, żeby były trochę luźniejsze, to weźcie sobie rozmiar większy. Także mogę Wam je polecić, bo ja naprawdę szukałam takich jeansów, które wyglądałyby dobrze w talii. Tak jeszcze prezentują się z tyłu i już Wam pokazuję te drugie. Te drugie jeansy zamawiałam sobie akurat w Pull&Bear'ze i już je parę razy nosiłam. Także nie mam tutaj żadnej metki, nic, ale w aplikacji powinien mi się zapisać ten zakup, więc Wam wszystko podam. I je również mam w rozmiarze 34. W tych jeansach się już parę razy pokazywałam, czy to na jakimś vlogu, czy to też na TikToku Wam pokazywałam. Mają bardzo ładny kolor tego jeansu, taki niebieski, z tyłu wiadomo zwykłe klasyczne weight, kieszonki. I one właśnie mają taki bardziej prosty krój, bo to są takie straight leg i mimo, że to nie jest taki krój baggy, to są takie luźniejsze. Mają jeszcze takie postrzępione nogawki. Niestety też są trochę za luźne w talii, ale nie ma tragedii. Ostatnie dwie rzeczy to są dwa swederki. I zacznijmy sobie może od tego. Muszę go tylko przewrócić, bo to jest swederek, który kupiłam na Vinted. Opowiadałam Wam o tym na TikToku, że jest to swederek z Ralpha Laurena. Ja go kupiłam za 80 zł i on jest jakby super. Serio, na dole miejscami jest tylko taki trochę skosmacone, tego nawet za bardzo nie widać, bo to są takie pojedyncze, po prostu wezmę sobie tą golarkę do ubrań, przejadę i będzie klasa. Taki beżowy sweterek, wiadomo, że on nie jest taki jakiś luźny, taki oversize, tylko jest to akurat po prostu taki bardziej przylegający krój, ale też nie jest aż tak jak takie ich standardowe, bo mam go w rozmiarze M. Ma taki brązowy znaczek, a sam sweterek jest w pięknym beżowym kolorze. Więc idealnie na jesień, naprawdę jestem tak z niego zadowolona. W ogóle kupiłam ten sweterek od razu, ta pani wystawiła dosłownie 3 minuty temu, a ja od razu go kupiłam. Jest on w super stanie, tylko właśnie tutaj na dole jest miejscami tak skulgowany, ale to jakby nie jest problem, naprawdę tak, to jest naprawdę świetny i bardzo mi się podoba, ma właśnie taki dekolt. I już ostatnia rzecz w tym filmiku to jest to sweterek, o którym miałam tyle pytań, że oczywiście też Wam go muszę tutaj pokazać. I totalnie Wam go polecam. To jest po prostu sweter, który ma idealny krój, który wygląda po prostu przepięknie i ja jestem w nim zakochana. Jest to taki sweterek w paski. On wygląda teraz jakby był czarny, ale te paski są takie bardziej granatowe, ale tak tego za bardzo nie widać. Z daleka to wygląda właśnie jak na czarny, ale no taki ciemniejszy granat po prostu, nie? Więc jest to taki sweterek o takim luźniejszym kroju,
więc na jesień będzie taki cozy. Kupiłam go w H&M-ie i on kosztuje chyba 80 zł. Tak prezentuje się jego materiał, już go prałam, także się nie kosmaci ani nic. Jest mega milusi, mam go w rozmiarze S i jest on właśnie taki luźniejszy, ale ten crew jest ogólnie już taki troszeczkę luźniejszy. Już nie mogę doczekać, aż będę go mogła nosić właśnie jesienią, bo uważam, że ten sweter, po prostu swetry w paski w tamtym roku, bo o nich tak głośno, tyle osób je miało, a ja nie mogłam znaleźć takiego idealnego, czy to koszulki, czy właśnie sweterka, który by mi się aż tak spodobał i właśnie udało mi się znaleźć ten w H&M-ie. Także lećcie, póki są jeszcze, bo coś czuję, że mogą być wyprzedane tej jesieni. Zostawię Wam linka, w ogóle nawet nie wiem, czy już są dostępne, ale podejrzewam, że tak. Zostawię Wam linka, jak coś to po prostu sobie czekajcie, ale naprawdę jest przepiękny. Zobaczcie, jaki on ma krój. No jest taki po prostu luźniejszy, taki szerszy. To by było już na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, że może Was jakoś zainspirowałam. Jeśli macie jakieś pytanka, to oczywiście piszcie, ale pamiętajcie, że linki do tych rzeczy, które faktycznie jestem w stanie Wam podać, są w opisie, także zanim to zerknijcie. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo.